władze działdowa po raz kolejny skuteczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Tym razem w dniu 29 września 2017 roku decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego gmina miasto Działdowo otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 500 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego efektywność energetyczna w budynkach publicznych na realizację projektu kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego przychodni lekarskiej przy ulicy Norwida. Projekt stał pod znakiem zapytania. Decyzją działdowskiego ratusza już wcześniej rozpoczęto część robót związanych z remontem, czekając jednak na dofinansowanie zewnętrzne. Udało się. Jesteśmy dużymi optymistami i bardzo często jest tak, że my rozpoczynamy remonty jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursów. Powiem, że szczerze, że to nie byliśmy pewni tego, że otrzymamy te środki, natomiast potrzeby były widoczne i nie chcieliśmy czekać, a więc zgodnie z przepisami najpierw złożyliśmy wniosek i w momencie, kiedy wniosek jest złożony, można rozstrzygnąć przetarg i można podpisać umowę i rozpocząć pracę. Tak też się stało. Dzięki tej inwestycji budynek przychodni lekarskiej zyska nowy kształt i nowe oblicze. Jak ta przychodnia wyglądała, to każdy mieszkaniec wie, a szczególnie ci, którzy często korzystają z potrzeb lekarza rodzinnego. No i dzięki pozyskanym środkom będzie to zupełnie inny budynek, zupełnie inny obiekt, bo nie chodzi tu tylko o termomodernizację, ale także o gruntowny remont pomieszczeń, które zajmują lekarze rodzinni. Projekt gminy miasta Działdowo już po raz kolejny znalazł się wśród zwycięskich projektów. To cieszy i napawa optymizmem na przyszłość. Września Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie jednogłośną uchwałą odwołała z funkcji prezes zarządu Małgorzatę Zawodnik. Decyzja Rady zaskoczyła mieszkańców spółdzielni. Ja ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Działdowie związany jestem od końca lat 60., więc doskonale znam, jaka jest sytuacja w spółdzielni. Uważam, że przez wiele lat przeżyłem już tych prezesów sporo i przez ostatnie lata, kiedy prezesem zarządu jest pani Małgorzata Zawodnik, cała spółdzielnia na tym zyskała. Nasze osiedla zyskały na wyglądzie, jest wiele placów zabaw dla dzieci, a tego w przeszłości nie było. Nie wiem dlaczego, sam często zadawałem sobie to pytanie, dlaczego Rada Nadzorcza podjęła taką decyzję, żeby odwołać z funkcji prezesa panią Małgorzatę Zawodnik. Trudno mi to jest wytłumaczyć dlaczego, bo rzeczywiście to, co zrobiła w ostatnich latach, to naprawdę jest godne najwyższego uznania i szacunku. 19 października został złożony wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków spółdzielni. Posiadamy odpowiednie dokumenty, wniosek, podpisy członków spółdzielni i w tym miejscu chciałbym podziękować osobom, które pracowały nad zbieraniem tych podpisów, jak również osobom, które podpisały ten wniosek, a wniosek ten podyktowany jest tym, iż Rada Nadzorcza obecna kadencji 2017-2020 utraciła zaufanie członków. Utraciła zaufanie członków poprzez swoje działanie, podejmując uchwałę oddelegującą dopełnienia obowiązków prezesa zarządu spółdzielni, pana Romana Kotkowskiego, który ma bardzo małe poparcie członków spółdzielni. Celem zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków jest przywrócenie na stanowisko prezesa zarządu Małgorzatę Zawodnik. Stolica Warmii i Mazur otrzyma dodatkowe 32 miliony złotych z programu Polska Wschodnia na rozwój ekologicznego transportu miejskiego. Projekt przewiduje rozbudowę linii tramwajowej łączącej południowo-wschodnią część miasta z centrum. O przekazaniu dofinansowania zdecydowało Ministerstwo Rozwoju. To doskonała informacja dla Olsztyna i Olsztynian, ponieważ w pierwotnej wersji mieliśmy dostać niemal 70% dofinansowania, a po ostatniej decyzji ministerstwa jest to aż 85%, czyli maksymalna wysokość dofinansowania, czyli około 30 milionów złotych. To pieniądze, które zostaną przeznaczone na realizację drugiej części tramwajowego projektu. Jak dodaje rzecznik prasowy ratusza Patryk Pulikowski, projekt przewiduje budowę linii tramwajowej od pętli Pieczewo przez ulicę Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku oraz ulicę Wyszyńskiego i dalej w Aleju Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Kościuszki.
To jest ogromna inwestycja związana z rozwojem proekologicznego transportu. To połączenie tych tak zwanych sypialni Olsztyna z centrum, czyli łatwiejszy, sprawniejszy dojazd mieszkańców do śródmieścia, do pracy, do ważnych instytucji, szpitali, urzędów, jak i powrotów z tych miejsc. No i z drugiej strony wspieranie niejako środowiska, no bo jeden tramwaj może zabrać o wiele więcej osób niż choćby samochód. Miasto zyska zmodernizowany system informacji pasażerskiej i zakupi 2 tramwaje. W planach jest budowa podwójnego torowiska, trakcji oraz przebudowa wymaganych skrzyżowań. Oprócz podróżujących komunikacją publiczną na inwestycji zyskają również olsztyńscy rowerzyści piesi. Z nową linią tramwajową zostaną zintegrowane ścieżki rowerowe i piesze. Przetarg na wykonanie nitki tramwajowej zostanie ogłoszony na przełomie października-listopada. Inwestycja ma zakończyć się w pierwszej połowie 2020 roku. Wiosną tak wyglądała droga osiedlowa na ulicy Alei Wojska Polskiego w Nidzicy. Dziś mieszkańcy mogą się cieszyć z zakończonej inwestycji. Kwota inwestycji to 200 tysięcy złotych. Wybudowaliśmy tu kanalizację deszczową i drogę. Jezdnia pokryta jest kostką brukową. W trakcie realizacji inwestycji nie zapomniano o właścicielach nieruchomości przyległych do drogi. Zadbaliśmy również o właścicieli nieruchomości przyległych do tej drogi, po to, aby garaże zlokalizowane na tym osiedlu oraz bloki mogły podłączyć się do kanalizacji deszczowej. Dzięki temu unikniemy zalewania zarówno garaży, jak i piwnic na tym osiedlu. Gmina realizuje nie tylko te duże inwestycje, bo każdy mieszkaniec zasługuje na zainteresowanie i rozwiązanie jego nawet drobnych potrzeb. Gwałtowne burze zbierają tragiczne żniwo, kataklizm jakiego dotąd tu nie było. To tytuły licznych publikacji z sierpnia 2017 roku. To pamiętny czas. Nawałnica stulecia przeszła nad Polską. Największe zniszczenia nastąpiły w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Jest to zwyczajny odruch człowieka, który solidaryzuje się z mieszkańcami, innymi mieszkańcami Polski. W tym wypadku chodzi tutaj o gminę Parchowo w województwie pomorskim. I na jednej sesji pan radny Marek Dłużnik sygnalizował, że jest taka możliwość, żeby nasza gmina przekazała jakieś środki finansowe dla innej gminy potrzebującej pieniędzy na usuwanie skutków nawałnic czy wichur. Decyzja zapadła szybko. Działdowo pomoże. Może wysokość wsparcia na kolana nie powala, ale tam każda forma pomocy jest na wagę złota. Ustaliliśmy, że przekażemy kwotę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych jako pomoc dla gminy Parchowo. Ustaliliśmy również z władzami gminy Parchowo, żeby pieniążki te przekazać na zakup bojowego umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ w czasie prac polegających na usuwaniu skutków nawałnic praktycznie te mundury im się zużyły. Nie znamy jutra, ale warto pomagać już dziś. Dobra karma wraca. I tą zasadę wyznają w Działdowie, modląc się zarazem, aby takie kataklizmy jednak się nie zdarzały. Nikt nie wie, być może w przyszłości nasze miasto znajdzie się w potrzebie, a wtedy mam nadzieję, że ta nasza pomoc, którą my udzieliliśmy, ona wróci do naszego miasta. Świat zmienia się na naszych oczach. Następstwem globalnego ocieplania się klimatu są rekordowe temperatury. Naukowcy przewidują, że w ciągu kolejnych 100 lat średnie roczne temperatury w Polsce mogą wzrosnąć. Styczeń może stać się cieplejszy średnio o 5 stopni Celsjusza, a latem możemy spodziewać się 35, a nawet 40 stopni. Jaka będzie tego konsekwencja? Oby nie taka jak na tych obrazkach. Drugi etap inwestycji w miejscowości Tatary dobiegł końca. Prace obejmowały budowę jezdni i chodnika. Mieszkańcy ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabiegali o chodnik. W miejscowości nie było chodnika. Pan sołtys, jak również mieszkańcy, wiele razy prosili burmistrza, radnych o to, żeby tę inwestycję wykonać. Ziściło się, w tej chwili jesteśmy już w dniu, kiedy inwestycja jest zakończona. I miło jest słyszeć od mieszkańców, że w miejscach, gdzie przeznaczone jest
pod trawnik, chcą zasadzić kwiatki, żeby miejscowość była piękna. Celem inwestycji jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. W przyszłości kolejna niebezpieczna droga doczeka się chodnika. Drugą drogą, która jest najbardziej niebezpieczna w Nidzicy, jest to ulica Olsztyńska. Piesi tak naprawdę nie mają gdzie iść, ponieważ muszą iść po jezdni. Jest wykonany już projekt, powiat wykonał projekt. W tej chwili będziemy rozmawiać o realizacji. Czy podzielimy to na etapy, czy w jednym etapie, jeszcze nie wiem, natomiast takie rozmowy będą. Inwestycja zrealizowana jest z częściowym dofinansowaniem z tak zwanych schetynówek. Kasa jest i nadal obsługuje interesantów. Jest też nowość, o której każdy powinien wiedzieć. W Urzędzie Miasta Działdowo można płacić kartą płatniczą i telefonem. Mamy XXI wiek i powinniśmy iść z postępem. Wielu mieszkańców miasta, województwa, wielu mieszkańców Polski nie nosi dzisiaj ze sobą gotówki, tylko na co dzień korzysta z różnego rodzaju kart płatniczych. No i docierały do nas takie sygnały, że również chcieliby, płacąc podatki w mieście czy różnego rodzaju opłaty, nie musieli chodzić do banku pobierać pieniędzy. Urząd uczestniczy w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych. Program realizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Czytamy w notatce zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej. Przygotowaliśmy się do tego i system bezgotówkowych płatności został wdrożony w Urzędzie Miasta w Działdowie i już od dłuższego czasu nasi mieszkańcy nie muszą przychodzić z walizką pieniędzy. Wystarczy, że mają ze sobą aktywną kartę, kartę kredytową czy kartę płatniczą. Zapraszamy ich do urzędu. Płać i płacz, tyle na puentę można powiedzieć, bo i jaka forma płatności by to nie była, fakt jest taki, że pieniędzy z budżetu domowego jak ubywało, tak ubywać będzie. Miłosz z grupy motylków, będąc w Toruniu, nawet nie pomyślał, że dzięki temu zdjęciu zdobędzie sławę. Dlaczego wziąłeś udział w tym konkursie? Bo było po prostu fajne zdjęcie i chciałam wziąć udział i zobaczyć, czy wygram. Grupa jurorów przedszkola miejskiego nr 1 w Działdowie miała twardy orzech do zgryzienia. Najpierw dzieci poddały selekcji swoje rodzinne pamiątki fotograficzne, a najlepsze trafiły do dyrekcji. Weryfikacja ich nie była prosta. Jednym z konkursów, który rozpoczął bieżący rok szkolny, był konkurs na najciekawsze, konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie z miejsc odwiedzonych wspólnie z rodzicami w czasie wakacji. Dzieci lubią konkursy, w których mogą puścić wodze fantazji. Rodzice dają zielone światło swoim pociechom. W końcu umiejętności najmłodszych należy rozwijać. Czasem mama mi daje aparat i robię zdjęcia. To nie pierwszy, ani nie ostatni konkurs organizowany przez działdowską placówkę, która do wspólnej zabawy zaprasza przedszkolaków nawet z innych województw. Prac napływają setki, a nawet tysiące. Z niecierpliwością najmłodsi wypatrują najbliższych edycji. Dołączamy się i my. W końcu młode talenty należy promować. Dni tanecznego święta, rekordowa liczba zawodników z całego świata, gwiazdy, sędziowie, trenerzy i wierna publiczność. Tak można podsumować 18. edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Pierwszy turniej zorganizowano w Elblągu w 2000 roku. Wówczas Światowa Federacja Tańca Sportowego przyznała prawo do organizacji festiwalu klubowi tanecznemu Jantar. Obecnie głównym organizatorem Baltiku jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Założeniem naszym takim było, żeby wykreować najlepszą imprezę w rejonie Morza Bałtyckiego i to się chyba udaje, ponieważ raz, że konsekwentnie co roku potrafimy zebrać najlepsze pary na świecie, a po drugie stworzyć taką atmosferę, że te pary, kibice chcą tu być. Za taneczną arenę już po raz kolejny posłużyła hala Mosir przy Alei Grunwaldzkiej. Na parkiecie królowały spokojne rytmy klasycznego standardu albo gorące akcenty latynoamerykańskie.
W Międzynarodowym Festiwalu Tańca Baltic Cup uczestniczą tancerze w różnym wieku i na różnym etapie swojej kariery. Zobaczyć można zarówno zmagania młodych adeptów tańca, dla których udział w turnieju tej rangi jest dużym wyzwaniem, jak i tych bardziej doświadczonych oraz najlepszych na świecie. Wszystkich łączy miłość do tańca. Szczerze powiedziawszy, po prostu nie wyobrażam sobie mojego życia bez tańca. Czemu tańczę? Bardzo po prostu to lubię. Ja tańczę od 15 lat, a z Ingrid już 10. Taniec to nasz sposób na życie. Dzięki temu, że tańczymy, czujemy się młodsi. Tanzen fordert den ganzen Körper und man muss auch den Geist verwenden. Taniec w taki sposób troszeczkę na życie. Łączymy i hobby, i nasze zamiłowanie również do podróży, jak również ruszamy się. To jest w każdym wieku najlepsza metoda na to, żeby przedłużyć sobie swoją młodość. I tak, jedni tańczą, inni podziwiają tańczących. Turnieje tańca w Elblągu, zwłaszcza te międzynarodowe, mają swoją stałą publiczność i wiernych kibiców. Lubię tańce przede wszystkim. Sama lubię tańczyć. Tutaj dużo jest w ogóle z Elbląga par, więc też Elbląg dlatego. A przy okazji też no, z całej Europy, ze świata nieraz. No w ogóle no, uwielbiam takie pokazy taneczne. W ramach 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup rozegrano kilka turniejów. Odbyły się m.in. dwa prestiżowe, rankingowe turnieje Światowej Federacji Tańca Sportowego w stylu standardowym i latynoamerykańskim. Tancerzy punktowało międzynarodowe jury. W tych artystycznych zawiera się takie rzeczy jak powiedzmy takie bardziej jak wygląd pary powiedzmy, czy jest w stylu jak tańczy do muzyki, jak poruszy się po parkiecie, elegancja i tak dalej. A w tych technicznych to sprawy dokładnie techniczne, czyli przebieg ruchu, praca stóp, sylwetka, połączenie w parze, kontakt, takie rzeczy. Organizatorzy uznali tegoroczny Baltic Cup za rekordowy. Na parkiecie, na którym tańczyły pary z ponad 20 krajów świata, w tym m.in. z Izraela, odnotowano ponad 1000 startów. Tancerze zebrali tysiące punktów, a najlepsi wywalczyli medale i puchary. Najważniejsze trofea wyjechały na Litwę i do Rosji. Kolejna szansa na ich zdobycie już za rok. Każdego coś dobrego. Pokażmy przykład. Spartakiada osób z niepełnosprawnościami warsztatów terapii zajęciowej odbyła się w Ostródzie po raz 14. 13 drużyn z województwa warmińsko-mazurskiego wzięło w niej udział. Maciej, Alek, Andrzej, Łukasz Fiałkowski, Nidzica. To jest grupa, która najczęściej w ramach, powiedzmy sobie, selekcji, bo jeżeli jest hasło wyjazdu na jakąkolwiek sportową imprezę, chętnych jest bardzo dużo, ale w zasadzie to jest taka nagroda dla tych chłopców, którzy bardzo często uczestniczą właśnie w ramach przygotowań, w zajęciach sportowych i w zajęciach po prostu przygotowujących. Jak mówię, to jest grupa wyselekcjonowana, która no dla nich jest to, powiem szczerze, nagroda na taki wyjazd. Konkurencje były rozmaite, zaangażowanie uczestników 100%, a zabawa przednia. Zresztą taka jest idea. W zasadzie można powiedzieć, że nie jest to nic szczególnego, ponieważ jeśli mówimy o normalizacji życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, to taka impreza jest imprezą podobną do każdej innej, która jest organizowana w środowisku przez inne środowiska osób sprawnych. Obserwując zmagania uczestników, dodajmy, że wśród zaproszonych gości był były olimpijczyk, obecnie trener reprezentacji Polski tenisistów stołowych Tomasz Krzeszewski oraz medalistka Mistrzostw Europy i Polski, zawodniczka ostrudzkiego klubu Kyokushin Karate Natalia Stachowicz.